Na telefonie, tablecie, laptopie, konsoli czy telewizorze? Gdzie najczęściej oglądacie seriale? I czy wolicie duży ekran, dźwięk, surround, czy po prostu chodzi Wam o dostępność tu i teraz? Odcinki ściągacie? Macie nielimitowany dostęp do netu? I czy wolicie binge-watching, czy oglądanie z tygodnia na tydzień? Jak sami widzicie, oglądanie to bardzo złożony temat, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze 10 czy 15 lat temu, żeby coś obejrzeć, wystarczyło po prostu usiąść o odpowiedniej porze przed telewizorem. Zawsze chciałam przyjrzeć się, jak przebiegała ewolucja, która doprowadziła do tego, że dziś oglądamy tak, jak oglądamy i wreszcie się udało dzięki współpracy z Orange Flex, które nie dość, że macza palce w temacie, to jeszcze jest partnerem tego odcinka, ale zanim wyjaśnimy sobie, jak działa Orange Flex i na czym polega VideoPass, musimy cofnąć się do końca lat 70. 1. Zaczęło się od Walkmana. Dziś trudno w to uwierzyć, ale kiedyś nawet słuchanie muzyki poza domem było zadaniem nierealnym. No owszem, istniały jakieś małe, przenośne radyjka, ale i tak słuchając byliśmy skazani tylko i wyłącznie na to, co akurat nadawano. Wszystko zmieniło się w 1979 roku, kiedy na rynku pojawiły się małe, tanie, przenośne urządzenia, które pozwalały słuchać kaset magnetofonowych, a co za tym idzie, po prostu muzyki wtedy, kiedy się chciało. Pierwszy Walkman, bo o nim mowa, wcale nie był pierwszym przenośnym urządzeniem do słuchania muzyki, ale był pierwszym, który był dostępny dla wszystkich ze względu na swoją niską cenę. Był też wzorowany na profesjonalnym dyktafonie dla dziennikarzy o nazwie Pressman. Co Walkman ma wspólnego z tym, jak dzisiaj oglądamy seriale? Więcej niż się może wydawać, bo to on stworzył potrzebę dostępu do konkretnych treści tu i teraz. A samo słuchanie stało się doświadczeniem indywidualnym, bo nakładając słuchawki nikt nie musiał dzielić się muzyką z innymi. Podobny dostęp do wideo stał się już tylko kwestią czasu. 2. Watchmen, czyli oglądaj prawie co chcesz. No właśnie, w 1982 roku na rynku pojawiły się tak zwane Watchmeny, które wbrew nazwie nie mają absolutnie nic wspólnego ani z komiksem, ani z serialem. To były po prostu takie małe, przenośne telewizory, które umożliwiały odbieranie niektórych kanałów stacji naziemnych. Był dosyć duży, ciężki, miał niewielki ekranik i żeby było zabawniej, wcale nie było to pierwsze tego typu urządzenie, bo o przenośnych telewizorach mówiono już od połowy lat 60., a pierwsze pojawiły się w sprzedaży w 1970 roku. Oczywiście w USA, bo w Polsce absolutnie nie miały się jak przyjąć, bo okres ich największej świetności przypada na głęboki PRL. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie urządzenia wyglądały w praktyce, to odpalcie sobie głośno oscarowy film Rain Man. Tam Dustin Hoffman korzysta właśnie z takiego urządzenia. Mini telewizory przenośne produkowano do przełomu lat 90. i 2000. i pod koniec wyglądały już bardziej jak konsole do gier, ale w epoce VOD i tak nie miały szans. 3. VHS, DVD, DVR, czyli więcej do wyboru. Jednym z powodów, dla których mini telewizory nie weszły w XXI wiek, był fakt, że sztywna ramówka telewizyjna nie do końca pasowała do idei mobilności, a oferta filmowa była na tyle mała, że spokojnie mieściła się w kinach. To zmieniło się wraz z nastaniem ery VHS-ów, zwanej w Stanach Zjednoczonych epoką home videos. Ta narodziła się w chwili, kiedy w masowej produkcji znalazły się zarówno kasety VHS, jak i tak zwane magnetowidy, a producenci filmów zorientowali się, że ludzie chcą nie tylko wypożyczać, ale i kupować filmy na własny użytek. Działo się to na przełomie lat 70. i 80. i na zawsze zmieniło sposób, w jaki oglądamy. Dzięki VHS-om ludzie nie tylko zaczęli decydować, co i kiedy chcą obejrzeć, ale i jak długo będą to robić. Wzrosło też zapotrzebowanie na filmy i seriale, dzięki czemu zaczęło powstawać ich więcej. W połowie lat 90. kasety VHS zostały wyparte przez płyty DVD, a w 99 roku pojawiły się odtwarzacze DVR, czyli Digital Video Recorders, które bardzo usprawniły proces nagrywania treści bezpośrednio z telewizji i personalizowania sobie ich odbioru, czyli oglądania wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Oczywiście wcześniej można było nagrywać i na VHS-y, ale DVR znacznie ułatwiło cały proces i sprawiło, że ludzie jeszcze chętniej personalizowali sobie odbiór telewizji. 4. Od wypożyczalni do VOD, czyli narodziny platform. Wspominałam, że VHS-y zrewolucjonizowały oglądanie, ale zmieniły też kino, bo nie dość, że produkowano znacznie więcej, to jeszcze skrócił się czas między kinową premierą a pojawieniem się filmu w wypożyczalniach. Ktoś w ogóle jeszcze pamięta? A powinniście, dlatego że był czas, kiedy wypożyczalnie opanowały świat.
U nas rządziło Beverly Hills Video, a w Stanach ogromna sieć Blockbuster Video, która działała od połowy lat 80. do początku lat 2000, kiedy ostatecznie poległa w starciu z konkurencją, korespondencyjną wypożyczalnią wideo o nazwie Netflix. Założony w 1997 roku Netflix początkowo wysyłał DVD pocztą, wprowadzając abonament miesięczny w zamian za określoną ilość filmowych nowości. I pewnie dalej by tak robili, gdyby nie fakt, że w 2006 roku Amazon udostępnił pierwszą platformę streamingującą o nazwie Amazon Video, gdzie udostępniał ograniczoną bibliotekę filmów online. Rok później Netflix też miał już swoją platformę, a w 2012 roku jako pierwsza platforma VOD na świecie rozpoczął produkcję własnych seriali, zaczął też promować tak zwany binge-watching, czyli seryjne oglądanie, a także rozpoczął ten niesamowity serialowy wyścig, który trwa do dziś i przez który mamy co roku ponad 500 nowych seriali. 5. Online, offline i jeszcze więcej opcji. Cała ta rewolucja nie byłaby oczywiście możliwa bez rozwoju technologii i dostępu do internetu, przy czym internet wcale nie oznacza tego samego co streaming, dlatego że o ile internet rozwijał się w latach 90., to streaming jest fenomenem ostatnich kilku lat i, jak wskazują wszelkie znaki na niebie i ziemi, jest też przyszłością dystrybucji wideo. Wiecie, że ponad 70% Amerykanów ma dzisiaj dostęp do co najmniej jednej platformy VOD. W Polsce najpopularniejsze VOD, czyli platforma VOD.pl, ma ponad 4 miliony abonentów, a Netflix dobija do tej liczby. Poza tym Gemius informuje, że coraz więcej z nas korzysta z aplikacji mobilnych i w ten sposób właśnie ogląda treści wideo, co pokazuje nie tylko, że lubimy oglądać co chcemy, ale też kiedy i na czym chcemy. Ale technologia idzie dalej. Jeszcze niedawno, żeby oglądać zdalnie filmy czy seriale, trzeba było mieć nielimitowany dostęp do internetu, dlatego że wideo pożera mnóstwo danych, a to oczywiście kosztuje. Niektóre platformy zaczęły więc umożliwiać abonentom pobieranie swoich bibliotek na dysk i oglądanie w tak zwanym offline, co jest super, tylko co z tego, jeżeli macie na przykład ograniczony limit internetu w swoim pakiecie na telefonie, a także ograniczone miejsce na dysku. I tutaj dochodzimy do tematu, o którym wspomniałam na początku, czyli usługi VideoPass dostępnej w ramach Orange Flex. W skrócie, Orange Flex to jest opcja dla wszystkich tych, którzy nie chcą się wiązać abonamentem, umowami, okresem wypowiedzenia, a jednocześnie szukają opcji, która będzie spersonalizowana i dostosowana do ich potrzeb. Jak z niej skorzystać, możecie zobaczyć w tym wideo, ale my skupimy się w tym momencie na usłudze VideoPass dostępnej w ramach Orange Flex. Polega ona po prostu na możliwości streamowania wideo bez obciążania wybranego pakietu danych. Po prostu streaming VOD opłaca się ryczałtowo, przez co można oglądać bez ograniczeń i tracenia gigabajtów. Niezależnie czy chcecie oglądać Netflix, HBO Go, YouTube'a czy VOD.pl, to wygodne, ponieważ usługa nie ogranicza się tylko do smartfonów, można z niej korzystać również na tabletach. Takie pakiety jak VideoPass, skierowane przede wszystkim do ludzi młodych, to kolejne ułatwienie w dostępie do treści wideo, które sprawia, że coraz więcej osób ogląda bez ograniczeń i na różnych nośnikach, zapominając, że tradycyjna telewizja kiedykolwiek istniała. 6. Co nas czeka w przyszłości? Przede wszystkim jeszcze więcej oglądania i jeszcze mniej telewizji. Podobno już w tym momencie 70% osób między 18 a 34 rokiem życia ogląda wideo wyłącznie w internecie, a 33% z nich w telewizji tradycyjnej nie obejrzało w życiu nic. Do tego dochodzi rosnąca konkurencja na rynku platform. Już wkrótce obok Netflixa, HBO Go czy Amazona pojawi się nowy gracz, Disney Plus, a każdy właściwie szanujący się producent przebąkuje o swojej własnej platformie VOD. To oznacza oczywiście więcej seriali, ale też większą walkę o widza, zarówno jakością, jak i rozmachem produkcji. Szczerze mówiąc, bardzo jest trudno przewidzieć, co będzie w przyszłości. Tak jak w 2013 roku właściwie nie dało się przewidzieć, że premiera pierwszego sezonu House of Cards wywoła tak niesamowitą serialową rewolucję. Jedno jest pewne, będzie co oglądać i właściwie od nas już tylko zależy, na czym i w jaki sposób oglądamy. Bardzo jestem ciekawa tego, co sądzicie o tym, jak rozwija się rynek serialowy i przede wszystkim jak oglądacie, czy na przykład niedawno oglądaliście w ogóle stacjonarną telewizję. Piszcie w komentarzach.
I jeszcze jedno, gdybyście byli zainteresowani usługą Orange Flex, to teraz jest idealny moment, dlatego że właśnie od teraz w aplikacji Orange Flex możecie aktywować pakiet 30 giga za 30 zł.